Cześć, z tej strony Krzysiek. Dostałem bardzo ciekawe pytanie od koleżanki Moniki, która zapytała, jak ja się dogaduję z moją żoną. Krótka odpowiedź, przez miłość. Więc jak popatrzycie z boku, to Aska i ja wzięliśmy ślub i jesteśmy parą najprawdopodobniej do końca naszego życia, prawda? Więc byście pomyśleli, że się w pełni dogadujemy, mimo różnic kulturowych czy barier językowych. I wiecie, zażartowałem, że dogadujemy się poprzez miłość. Taka to jest całkowicie nieprawda. Miłość w tym sensie dość pomaga, ponieważ człowiek staje się bardziej cierpliwy dla drugiej osoby. Bo tak naprawdę kiedyś, na początku naszego związku, mieliśmy problem z dogadywaniem się, ponieważ ja jeszcze w tym czasie dobrze nie mówiłem po japońsku. Aska w ogóle nie znała języka angielskiego, więc ta bariera była naprawdę ogromna między nami. Ale mimo wszystko, kiedy Aska widziała na przykład, że ja czegoś nie rozumiem, zwalniała tempo albo uproszczała ten japoński, naprawdę do poziomu bardzo małego dziecka. I w ten sposób ja się uczyłem języka japońskiego i w tym samym czasie ja ją rozumiałem, co ona mówi. Ponieważ wiecie, jak teraz używam dłoni, tak samo ona używała, czy ja, jeżeli czegoś nie wziąłem, to albo narysowałem, albo po prostu używaliśmy Google Translate. Bo były takie sytuacje i te niedogadywanie się, bo widzicie, w Japonii Japończycy nie są osobami, które ci powiedzą coś wprost. U nich tak to nie wygląda. Japończycy nie mają tego w swojej kulturze. U nich wszystko jest dookoła. Więc powiedzmy, Aska nie lubi mojej koszuli. Ona nie powie mi, twoja koszula jest brzydka, nie pasuje ci. Ona ci powie, może dzisiaj byś założył inną koszulę. I to sam musi się domyśleć, o co jej chodzi w tej przekazie. Bo każdy Japończyk tak robi. Nawet ten Japończyk, który ma do czynienia z dużą ilością obcokrajowców, on dalej nie będzie miał tego atytutu dosłownego. Nie lubię cię. Nie lubię tego, nie lubię tego. Oni zazwyczaj spróbują ominąć ten temat, ponieważ oni nie lubią konfrontacji. Więc ciężko jest się czasem dogadać z Japończykiem, czy to będzie dziewczyna, czy to będzie kolega, przyjaciel, czy żona. Mimo wszystko. I jeżeli się zdarza, że osoba z Japonii będzie tak na wprost, oznacza, że jest zła. I takich sytuacji mieliśmy parę, gdzie Aska była zdenerwowana na coś i mi dosłownie powiedziała, wtedy miałem taki szok. Ona jest naprawdę zła ze mną, prawda? Ale mimo wszystko my to wszystko naprawiliśmy. I jeżeli chodzi o tą barierę językową, ja chciałem już parę razy zerwać z Aską podczas naszego związku, tam wcześniej. Ponieważ wyobraźcie sobie, że Aska coś do mnie mówi i ja nie rozumiem, o co jej chodzi. I nie obwiniam jej. To jest całkowicie moja wina, że ja nie mówię dobrze po polsku, że dalej muszę się go uczyć, prawda? I ta irytacja we mnie, taka w środku, że ja nie potrafię zrozumieć, czego ona do mnie mówi, co ona ode mnie chce, przenosiła mnie do bardzo złego miejsca, gdzie ja naprawdę się denerwowałem i zacząłem ją ignorować. I oczywiście ona nie chciałaby, bym ją ignorował, bo ona tak naprawdę, powiedzmy, chciałaby, nie wiem, zakręcił wodę, czy przyniesie kubek, czy zrobił coś w domu, prawda? Ale niestety ta moja wewnętrzna frustracja całkowicie zablokowała tą wiadomość, że ona tak naprawdę nic złego ode mnie nie chce. Ja byłem tak zły na siebie, że chciałem po prostu wszystko zerwać, ponieważ ja spędziłem bardzo dużo czasu mieszkając w Anglii. Mój umysł działa w języku angielskim. Ja zazwyczaj naprawdę nie myślę po polsku, ani nie mówię w języku po polskim. Wiecie, robię błędy nawet mówiąc po polsku. Ja nie mówię po polsku. Zazwyczaj 50% mojego czasu to język angielski, ponieważ ja uczę angielskiego w szkole i 50% języka japońskiego, ponieważ Japończycy nawet u mnie w szkole będą mówić do mnie po japońsku, żona z Japonii, więc mówi do mnie po japońsku. Wychodzę ze sklepu, muszę mówić po japońsku, prawda? Ale mój umysł pracuje cały czas w języku angielskim. Aska nie mówi po angielsku. Więc nawet jeżeli ja coś powiem do niej po angielsku, ona zazwyczaj tego nie zrozumie. I to był też jeden z dla mnie powodów, aby skończyć na związek i znajdę Japonkę, która mówi po angielsku, dla ułatwienia sprawy. Aby mieć ten taki środkowy język, ponieważ pomiędzy mną a Aską nie ma środkowego języka. Ja mówię po polsku, angielsku, troszeczkę po japońsku, ona mówi tylko po japońsku. Więc nie ma tego angielskiego, który byłby pomiędzy, w razie czego, jeżeli ja nie rozumiem japońskiego, ani jest mi w stanie wytłumaczyć po angielsku. Nie ma tego. I tak się bardzo często zdarza w naszym związku również, że ja coś powiem po japońsku i ona nie rozumie. Chociaż w mojej głowie sobie myślę, że ten japoński, który właśnie użyłem, jest naprawdę dobrym japońskim i mój przekaz był bardzo prosty i że ona to zrozumie. I ona tego nie łapie. I znowu ja się bardzo denerwuję. Jest taka frustracja we mnie od razu się nabiera,
czemu ona mnie nie rozumie. I znowu, ja nie jestem znienacki, to nie jest jej wina, że ona tego nie rozumie, prawda? To jest moja wina, że ja nie potrafię dobrze się komunikować z nią. I oczywiście ja chciałbym powiedzieć to po angielsku, bo jest mi naprawdę bardzo prosto powiedzieć coś po angielsku, ale mimo wszystko, jeżeli ja to powiem, to ona tego nie zrozumie. I znowu, nie jestem zły na nią, ponieważ Japonia jest Japonią, tutaj język angielski ludzie się uczą, ale nie potrafię nim mówić, nie potrafię nim władać, bo to jest takie naucz się, zdaj i zapomnij system na testy. Więc Japończycy nie potrafią mówić po angielsku, mimo że znają angielski. Potrafią coś napisać i odpowiedzieć A, B, C, D, ale jeżeli chodzi o takiej stosunku rozmownym, zero. Bardzo dużo Japończyków z tego nie potrafi i to jest źródło mojego dochodu. Jeżeli chodzi o różnice kulturowe, wygląda to tak, że moje pierwsze, powiedzmy, 19 lat spędziłem w Polsce. Od roku, kiedy miałem 19 lat, do aż momentu skończyć 30 lat, mieszkałem w Anglii. Więc ja mam taką mieszankę między Anglią a Polską, jeżeli chodzi o kulturę, ponieważ mieszkając w Anglii, ja większość czasu spędziłem z Anglikami. Miałem bardzo mało do czynienia z Polakami w Anglii. Ze względu na moją pracę, ze względu na moje towarzystwo i ze względu na to, że kiedy ja mieszkałem w Anglii, nie chciałem spędzać czasu z Polakami, ponieważ ja zdecydowałem się żyć za granicą, podróżować, więc zawsze chciałem mieć kontakt z obcokrajowcami. Ale te moje różnice, te moje zachowanie nie jest czysto polskie, nie jest czysto angielskie. I Aska jest typową Japonką. I czym jest typowa Japonka? To jest ciężko mi wytłumaczyć, ponieważ jest tego dość sporo. Tak, na przykład nie jest dosłowna. Powiedzmy, na śniadanie zje rybę z ryżem, z natto i to popije zieloną herbatą, gdzie ja najchętniej bym sobie zjadł croissant albo, nie wiem, kanapki, tak jak po polsku się to zjadło. Ona na przykład nie pokazuje swoich uczuć. Japończycy tego nie robią, oni są bardzo, nie wiem, powiedział zamknięci albo się wstydzą, gdzie, nie wiem, jako osoba z Polski, która tam spędziła dużo czasu w Anglii, ja nie boję się pokazać swoich uczuć. Powiem jej, co myślę, jak robię i tak dalej. Więc ona często na przykład, nie wiem, boi się złym słowem, ale bardzo się stresuje tym, jak ja się zezłoszczę, bo po mnie to widać. Jak ona się zezłości, to zazwyczaj po prostu będzie troszeczkę cisza albo pójdzie do innego pokoju, gdzie, wiecie, to może stworzyć taką nieprzyjemną sytuację, gdzie ja naprawdę nie wiem, o co jej chodzi. I czy ona naprawdę mnie lubi, czy mnie kocha, czy się złości, czy jest szczęśliwa. Bardzo mi to ciężko jest powiedzieć. Kolejna taka różnica, jeżeli chodzi o dogadywanie się, tak jak mówiłem wcześniej, ten przykład koszuli, prawda? Nigdy nie usłyszysz komplementu od Japończyka. Bardzo rzadko. Trzeba go wymusić wręcz. Ponieważ w Japonii nie ma kultury komplementów. I wiecie, jestem osobą przyzwyczajoną, gdzie ja pracowałem w Centrum Sztuki. Było dość sporo osób z wykształceniem w dziedzinie sztuki i tak dalej. I zawsze usłyszałeś komplement, o pięknie pachniesz dzisiaj, masz piękną koszulę, wspaniale masz zrobione włosy i tak dalej, takie coś, prawda? I to mnie tak troszeczkę rozpieściło. Mi tylko osobiście brakuje, ponieważ tutaj w Japonii mogę zrobić sobie wspaniałe włosy, czuć się elegancko i Aska na nie patrzy, okej. I znowu, te okej znaczy, czy dobrze wyglądam, czy mam coś zmienić? I mogę się zapytać oczywiście, czy wszystko się podoba. I znowu będzie odpowiedź OK. Więc wiecie, jeżeli oglądacie dużo dramatów japońskich, tam naprawdę jest dużo emocji, płaczą, kochają się bardzo. Tak naprawdę w Japonii tego nie ma. Nie ma za bardzo okazywania uczuć. Chociaż sposobem na pokazywanie uczuć w Japonii będzie na przykład, że Aska codziennie zrobi dla mnie posiłek do pracy. Ona przygotuje mi pudełko z jedzeniem w środku typowo japońskim. Czy ona zrobi pranie, powiesi je. Czy zrobi zakupy. Oni pokazują swoje emocje w troszeczkę inny sposób. Robią coś dla ciebie, aby było ci ułatwieniem w życiu. I jeżeli chodzi o mężczyzn, to jeżeli o Japończyków, mężczyzn, w Japonii to oni wymagają, aby to wszystko robiła kobieta, ponieważ ten system matki dalej istnieje w Japonii. Ten obraz, że to właśnie kobieta ma się zająć domem, dzieckiem, zakupami, czyszczeniem domu i tak dalej. Wiecie, te standardy. One bardzo dalej istnieją. Mężczyzna ma tylko przynieść pieniądze do domu.
Koniec. To jest jego robota. Zrobi dziecko i potem jak już jest dziecko, to dalej ona ma się nim zająć, a on może w międzyczasie pomoże, jeśli ma siły, bo jest bardzo zmęczony, prawda? I ten system się zmienia w Japonii. I jedna rzecz, która jest właśnie dobra na temat Aski, ona jest bardzo niezależna. Ona nie potrzebuje mnie albo jako osoby, która przynosi pieniądze, ponieważ ona sama chodzi do pracy. Sama sobie potrafi wszystko zadbać, więc tutaj się bardzo zgadzamy i dogadujemy, ponieważ obowiązki te domowe, jeżeli chodzi o sprzątanie, czyszczenie, gotowanie, robienie zakupów, robimy to razem. Nie ma, że tylko ona to robi i albo że ona wymaga ode mnie, tylko abym ja przynosił pieniądze i dawał na konto. Nie ma tego. Mieliśmy tą bardzo, wiecie, poważną rozmowę na temat pieniędzy, gospodarowanie domu, dzieci i tak dalej i doszliśmy do tego wspaniałego wniosku, wszystko robimy razem. Więc do co mi teraz chodzi w tym wszystkim? Nawet w Polsce, jeżeli jesteś Polką i masz za męża Polaka, dalej się możecie nie dogadać, prawda? To, że mówicie jednym językiem, nie znaczy, że się dogadujecie. Związki w Polsce, tak jak w Japonii, się bardzo szybko rozlatują. Praca między oczywiście Polką i Polakiem jest łatwiejsza, ponieważ rozmawiacie w jednym języku i mimo wszystko te problemy jest łatwiej jak gdyby rozwiązać, jeżeli się chce rozwiązać, prawda? Tutaj w języku, jeżeli chodzi o związki, to międzynarodowe, jest więcej pracy, bo trzeba być naprawdę zrozumiałą osobą, że ona pochodzi z innej kultury, z innego kraju, mówi w innym języku, całkowicie inaczej myśli, ma całkowicie inne podejście do życia i ja jestem całkowicie inną osobą. Więc tutaj jeszcze musi dojść ten balans, że naprawdę chcecie razem pracować. I teraz ten cały mój punkt jest, że mimo wszystko, że my jesteśmy całkowicie dwoma innymi osobami z dwóch innych czasów, świata i tak dalej, to ten element miłości wchodzi. Gdzie ja jestem bardzo wyrozumiały dla niej i ona jest wyrozumiała dla mnie. I tutaj się pośrodku łączymy. I jeżeli się zdarzają jakieś zgrzyty między nami, to nigdy nie myśmy jeszcze dotąd kłótni takiej wielkiej, żeby się kłócić i umierać. Oczywiście dramat lubię, więc często jak się zezłościłem, to poszedłem sobie na spacer, ona w tym czasie się martwiła o mnie, ale mimo wszystko my pracujemy naprawdę ciężko, aby być razem. Ale mówiąc ciężko, mi chodzi o to, że staramy się bardzo, aby to wszystko działało i to jest świetne między nami, że to wszystko naprawdę działa, bo chcemy. Jeżeli chodzi o tą barierę językową czy kulturową, ona istnieje, ale nie ma za dużego znaczenia, ponieważ jeżeli dwie osoby chcą sobą być, to będą. Tak samo, czy to będzie Polak z Polakiem, Niemiec z Niemcem, czy Polak z Brytyjką. Jeżeli chcą, będą razem i tu dopracują. Więc podsumowując to, nie mam problemu z dogadaniem się, mimo że mam problemy z dogadywaniem się. Wszystko da się rozwiązać. I tak jak mówiłem wcześniej, to zależy ile dacie od siebie, to tyle samo dostaniecie od tej drugiej osoby. Jeżeli tak jest, weźcie ten ślub. Jest fajnie. Więc to tyle na ten temat. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie, Moniko. I jeżeli wy macie więcej pytań, jeżeli chodzi o te związki międzynarodowe, dajcie mi znać w komentarzach. Jak zawsze zostawcie mi kciuki w górę. I jeżeli możecie, to udostępniajcie moje filmiki, bo mam nadzieję, że ten cały mój kanał się rozrośnie. I dziękuję wam bardzo za bardzo pozytywne wiadomości na Facebooku, bo dostaję ich dość sporo. I mam nadzieję, że jak mój kanał dojdzie do 100 ludzi, zrobię losowanie i wyślę 10 osobom mały prezent z Japonii. Raz jeszcze dziękuję wam bardzo za oglądanie. Życzę wam miłego poranka, popołudnia albo wieczora. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!